Dyski NVMe na dobre zagosiły we współczesnych PC-tach, laptopach czy nawet konsolach. Co prawda pojawiają się już nośniki oparte o interfejs PCI Express 5.0, lecz są one przesadnie drogie, a i pierwsze konstrukcje mają wyraźny problem z utrzymaniem temperatur na stabilnym poziomie. Dlatego warto przychylnym okiem spojrzeć jeszcze raz na taniejące nośniki PCI Express 4.0. Tym razem na warsztat weźmiemy najwydajniejszy z obecnych modeli, w ofercie japońskiego Kyoksia. Exteria Pro, bo o niej mowa, powinna odczytywać dane z prędkością 7300 MB na sekundę. Tylko jaka jest jej realna wydajność? Dzisiaj to sprawdzimy. Z tej strony Paweł, a ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steam'a po oprogramowanie pokroju Office'a czy Windowsa. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem, przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiono klucz, otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji. Co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli ci na bezproblemowo. Przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. To niewielkie pudełko sygnowane jest przez markę Kioxia. Choć ta przewija się w branży stosunkowo od niedawna, to nie ma żadnych obaw o jakość samego produktu. Nazwa pochodzi od połączenia słów Kyoku, czyli pamięć, i aksja, wartość. Mamy więc rzeczywiście do czynienia z wartościową pamięcią, a to dlatego, że za wszystkim stoi same Toshiba Memory. Doświadczenie na rynku ma ona większe niż ktokolwiek inny, bowiem to właśnie Toshiba w roku 1987 jako pierwsza wprowadziła pamięci flash typu NAND. Zmiana nazwy na Kioxia to jedynie nowy wizerunek dla Toshiby. Dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że na Exterior Pro producent daje pięcioletnią gwarancję. Wedle specyfikacji 1TB model powinien wytrzymać 400 TB zapisu, 2TB sztuka odpowiednio więcej, 800. Wartość ta początkowo może nie szokuje, lecz jeśli przeliczymy te bewuzy okresem gwarancji, to nagle okazuje się, że aby przekroczyć tę wartość w pięcioletnim okresie, musielibyśmy zapisywać na dysku 450 GB każdego, jednego dnia. Przeciętny użytkownik, nawet pobierając nowe gry od czasu do czasu, nie przekracza zwykle 50 GB dziennie, więc przypuszczalnie taka żywotność powinna starczyć nam nawet na 45 lat. Tak więc chyba najwyższy czas otworzyć pudełeczko. Sam nośnik NVMe SSD dla bezpieczeństwa umieszczono w plastikowej wytłoczce. Mamy tu też książeczkę i idiotoodporną instrukcję otwarcia blistra. Warto wspomnieć, że Kioxia nie posiada w ofercie wariantu z dedykowanym radiatorem, aczkolwiek jeśli potrzebujecie takiego to do opisu wrzucę linki do tanich, acz ciekawych opcji o różnych wielkościach. Pod względem budowy Exteria Pro jest dość zaskakująca, bowiem nawet w 2TB wersji wszystkie moduły zamieszczono po jednej stronie płytki drukowanej. Dzięki temu nawet ta 2TB sztuka ma zaledwie 2,2 ,2 mm grubości. Niby pierdoła, ale w rzeczywistości ma to większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Jednostronne osadzenie modułów zwiększa kompatybilność z kieszeniami na dyskiem M2 oraz ze zdecydowaną większością chłodzeń. Wracając do budowy, to pod naklejką znajduje się kontroler sygnowany przez Kioxia. Cztery układy pamięci typu TLC składające się ze 112 warstw. Jest tu również jedna 2GB kość DDR4 marki SK Hynix. Służy ona jako pamięć podręczna. Na stronie producenta odnajdziemy informacje mówiące o maksymalnych prędkościach odczytu, zapisu, a także ilości operacji na sekundę wyrażoną w iOpsach. Suche dane na nic nam się nie zdadzą, dlatego przejdźmy do testów i porównań, które dla Was wykonałem. Zacznijmy od benchmarku AS SSD. Co prawda ten podaje prędkość wyrażone w megabajtach na sekundę, ale również punktację, na której to właśnie się skupimy i porównamy z konkurencyjnymi produktami. Do zestawienia wybrałem dyski o tej samej pojemności. W ten sposób łatwiej będzie nam wychwycić poszczególne różnice między nimi, a i sam wykres będzie dużo bardziej czytelny. Chociaż jeśli chcecie zerknąć jak te dane wyglądają w porównaniu z nośnikami o innych pojemnościach i innych interfejsach, to możecie zatrzymać teraz materiał i się im bliżej przyjrzeć. Lecz w tym przypadku uważam, że co za dużo to niezdrowo i od nadmiaru danych głowa może rozboleć. Tak więc przejdźmy do pierwszego wykresu, który przedstawia punktację na daną przez program i odnosi się on do samego odczytu. Jak widzicie, Exteria Pro bardzo dobrze zachowuje się zarówno na pusto, jak i po zapełnieniu do 80%. Nośniki Kingstona są jednak szybsze i zapełnienie też im nie straszne. Najsłabiej wypada tutaj produkt PNY. Może i jest on szybszy, gdy pusty, lecz dyski kupujemy po to, aby coś przecież na nich trzymać i tam PNY wywiesza już białą flagę. Przeskoczmy w takim razie do zapisu, gdzie sytuacja Kyoksi wygląda całkiem dobrze. Prędkości na pustym niemalże dorównują modelowi KC3000 od Kingstona. Co prawda, przy 80% zapełnieniu wyniki już odrobinę spadają, ale i tak jest to wynik plasujący ten dysk topce segmentu. Zresztą zerkniecie jak wygląda tutaj PNY. Podsumowujący wynik z ASSSD po raz kolejny pokazuje, że produkty Kingstona niezwykle trudno przegonić. Lecz tak długo, jeśli cena będzie odpowiednio niższa, to Excerio Pro jak najbardziej warto rozważyć jako potencjalny dysk do naszego komputera. W końcu nie jest to zły produkt i z moich testów wynika, że maksymalne prędkości podawane przez producenta, czyli te 7300 MB na sekundę odczytu i 6400 MB zapisu są jak najbardziej dotrzymywane. Natomiast jeśli porównamy sam odczyt sekwencyjny z trzema pozostałymi dyskami, które testowałem, to sprawa wygląda nadal bardzo pozytywnie. Natomiast sam zapis, zwłaszcza na dysku zapełnionym, już odrobinę odstaje od reszty. Kioksja okazuje się być wtedy o blisko 13% słabsza, ale w realu nie odczujemy tego tak znacznie, i w mojej szczerej opinii, to jeśli cena będzie odpowiednio niższa, to jest to nośnik, który wciąż będzie nam służył wiernie przez wiele, wiele lat. A tym samym warty będzie on zakupu. No ale jaka jest jego cena? Aktualną, jak zwykle, odnajdziesz w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Lecz jeszcze nim to zrobisz, zacznij proszę na oprogramowanie o nazwie SSD Utility które Kioxia przygotowała tutaj dla swoich użytkowników. Już na pierwszej stronie softcik ten w przejrzysty sposób podaje nam informacje dotyczące stanu zajętości, aktualną temperaturę, ewentualne alerty. Dowiemy się stąd, czy dostępne jest nowe oprogramowanie układowe producenta, jaki poznamy stan zdrowia dysku. Lecz co ciekawe, soft ten pokazuje również ilość linii i interfejs, z jakimi urządzenie pracuje. Gdybyśmy mieli problem z uzyskaniem maksymalnych prędkości, to coś takiego pozwala na błyskawiczną diagnozę, bowiem z Zdarza się tak, że podłączając dysk do drugiego, trzeciego portu M2, ten wcale nie pracuje jako PCI Express 4.0, a jako 3.0. Problem polega na tym, że w wielu płytach głównych tylko ten pierwszy port M2 obsługuje nowszy standard i nie każdy może nawet o tym wiedzieć, przynajmniej dopóki nie przyjrzy się opisowi od producenta płyty głównej. No ale wróćmy już do oprogramowania. W zakładce benchmark przetestujemy szybkość dysku, a SSD tuner pozwoli na aktywację tzw. overprovisioning. Zastosowanie nadmiarowych bloków pamięci poprawia wydajność SSD i pozwala wydłużyć żywotność. Czy warto więc pokusić się na Exterio Pro? Wydajność nie jest może tak wysoka jak w przypadku konkurencji, jednak przy tym poziomie zapisu i odczytu różnice w granicach 10-15% nie są realnie zauważalne w większości zastosowań. Parametry podane przez producenta są tutaj jak najbardziej do osiągnięcia. Na dodatek nawet zapełniony dysk dalej pracuje dobrze, warto sprawdzić cenę, ponieważ ona odgrywa tutaj w końcu decydującą rolę. Do tego dostajemy funkcjonalne oprogramowanie do zarządzania dyskiem, zaś osoby chcące wzbogacić go o dodatkowy radiator nie powinny mieć kłopotu z dobraniem odpowiedniego zestawu, gdyż w testowanym 2TB wariancie, jak już zdążyłem wspomnieć wcześniej, wszystkie układy umieszczono po jednej stronie płytki drukowanej. Główne minusy tego dysku, przynajmniej porównując do konkurencji, to stosunkowo niski wskaźnik TBW i niższe prędkości zapisu. Niektórzy mogą przyczepić się też o brak sprzętowego szyfrowania danych, choć według mnie w przypadku sprzętu konsumenckiego jest to zbędny feature. Stojąc przed wyborem Kioxia Xteria Pro czy jakiś inny model, to trzeba spojrzeć na jego aktualną cenę. Ta w ciągu roku od premiery spadła o 40% i powinno zanosić się na kolejne obniżki. Zatem warto sprawdzić, ile on aktualnie kosztuje, a ułatwi Wam to link pod filmem. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to koniecznie odwiedź moją stronę www.tekmaniahd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały. Do zobaczenia w następnym.